Rozgrywający mecz numer 400 w barwach stali Mielec Krystian Gettinger w rozmowie z Bartoszem Salamonem. Kwekwe Skiri rozdający autografy. Jesteśmy w Mielcu. Najlepiej punktująca drużyna PKO BP Ekstraklasy w 2024 roku. Tak, tak, mowa o Stali. Blany poniedziałek w 26 kolejce podejmuje walczącego o podium Lecha Poznań. Kolejosz potrzebuje zwycięstwa, aby wskoczyć do top 3, ale to gospodarze lepiej zaczynają ten mecz. Bert Esseling główkuje, ale piłka wędruje obok słupka. Stal w pierwszych 25 minutach jest naprawdę groźna. Uderzenie z dystansu Kokiego Hinokio i piłka w rękach Bartosza Mrozka, który przecież w poprzednim sezonie bronił barw ekipy z województwa podkarpackiego i zresztą jest tutaj w Mielcu bardzo dobrze wspominany, bo zagrał znakomity sezon. W 29 minucie wreszcie doczekaliśmy się strzału Lecha Poznań. Konkretnie próbował Filip Szymczak, ale Esseling dobrze wybił piłkę głową i skończyło się tylko na rzucie rożnym, a teraz musiał już interweniować Mateusz Kochalski. Filip Marchwiński strzelał. To już 90. obroniony strzał w tym sezonie przez bramkarza Stali Mielec. To najbardziej zapracowany golkiper w PKO BP Ekstraklasie. A Lech miał dla Kochalskiego dużo więcej zadań. Marchwiński po raz kolejny, no i znów bramkarz gospodarzy jest na posterunku. Kochalski gra w barwach Stali jeszcze lepiej niż Mrozek w poprzednim sezonie. To już doliczony czas gry pierwszej połowy i pod koniec tej pierwszej połowy przewaga Lecha stała się bardzo, bardzo widoczna. Kochalski broni. Kto wybija piłkę? Christian Gettinger. Najpierw Welde, później Szymczak mogą łapać się za głowy, bo było tutaj bardzo blisko strzelenia gola, natomiast najpierw świetnie interweniował Kochalski, później jakimś cudem piłkę tuż przed linią zatrzymał Gettinger. Do przerwy 0-0, a po przerwie Domański Gettinger zbyt lekko i wprost w ręce Bartosza Mrozka. W tym spotkaniu Lech miał przewagę, ale Stal od czasu do czasu groźnie atakowała. Proszę sobie wyobrazić, że po raz ostatni Lech Poznań w Ekstraklasie w Mielcu wygrał w sezonie 92-93, czyli bardzo, bardzo dawno temu. No i tutaj też było trudno o te trzy punkty. Akcja Gettingera i zbyt lekkie uderzenie Kokiego Hinokio, o którym zapomnieli w polu karnym obrońcy Kolejorza. Piłka w rękach Bartosza Mrozka, a teraz piłka w rękach Kochalskiego. Ali Golizadeh, no, nie trafił w piłkę przede wszystkim, bo tutaj sytuacja była doskonała. Gdyby skorzystał z tego podania Kwekwe Skirego i gdyby czysto trafił w piłkę, to pewnie nawet Kochalski nie dałby rady obronić tego strzału. A tak to wciąż bez goli. Największa kontrowersja w tym spotkaniu i pan Daniel Stefański długo oglądał powtórki. Ostatecznie decyzja taka, że faulowany przez Esselinka Welde, ale tylko rzut wolny. Rzut wolny, który jak widzieliśmy Kwekwe Skiri zmarnował. Z problemami Mateusz Kochalski w samej końcówce przez tą kontrowersję przedłużony aż o 10 minut ten mecz, ale ostatecznie Mateusz Kochalski zatrzymał Lokomotywę z Poznania. Stal Mielec remisuje z Lechem Poznań 0-0. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.